I witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę próbę naprawy stacji hotelu, która przyszła do mnie z Chin uszkodzona. Zapraszam do oglądania. Płytkę mamy wyjętą. Niestety trzeba było wyjąć, żeby wylutować te złącza. Zaraz się za to wezmę, za wylutowywanie złącz. O, trzeba się było uziemić. Okay, teraz bierzemy kabelki. Ja wziąłem takie stare, od jakiegoś starego komputera, od zasilacza. I trzeba będzie je wlutować w płytkę. I w tę przetwornicę. I zobaczymy, czy sprzęt odpali. Okej. Okay. Trochę tutaj to wszystko przyspieszyłem, nie chciałem wam pokazać, jak to lutuję, bo już nie jestem jakimś fachowcem od lutowania, po prostu jako tako potrafię to zrobić. A filmów na YouTubie o lutowaniu jest sporo, więc nie ma sensu tego pomijać. Składamy. Ok, teraz tak, nie chciałem tego skręcać do końca, chciałem zobaczyć podłącze i zobaczymy, czy w ogóle to odpali, czy się coś zaświeci, czy się nie zaświeci, czy ta naprawa się udała, nie udała się, może coś wybuchnie, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie. Zaraz się wszystko okaże. Podłączamy przewód. Oczywiście ostrożnie z dotykaniem metalowych elementów, ponieważ to wiadomo chińszczyzna, więc różnie może być z jakimiś przebiciami. Lepiej uważać. Dobra, załączamy. I jak widać, coś się zaświeciło, więc nie jest źle, być może będzie działać. Jak na razie nie ma podłączonych wyjść, czyli kolby ani hotera, więc nie wiadomo, czy to urządzenie tak naprawdę jeszcze do końca działa, czy nie działa. Na razie się włączyło, ale wszystko jest na dobrej drodze. Przyciski reagują, potencjometr reaguje. Więc, no ja jestem dobry, zobaczymy.
Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Jak widzicie, są dwa takie fajne włączniki. Możemy włączyć urządzenie, a tymi włącznikami włączamy poszczególne wyjścia, czyli albo kolbę, albo hotera. I urządzenie samo nam się przestawia, tak jakby na to, co włączymy. Czyli pokazuje nam temperaturę albo na hoterze, albo na kolbie. Albo jest przycisk, którym wybieramy ręcznie, czego chcemy używać. Jak mamy włączone obydwa wyjścia. Dobra, rozłączamy, wyłączamy. Skoro się włączyło, więc można poskładać. Ok, jak widzicie, podłączyłem wyjścia, włączam jeszcze raz. Załączyło się. Włączyłem kolbę. Tak na razie sprawdzam. Jak widać, temperatura na kolbie rośnie. Coś tam się pokazuje, więc jest nieźle. Mam tu trochę cyny. Zobaczymy, czy będzie topiło. Jakoś tak nie chcę. Ale powiem wam, że te stacje chińskie trochę przekłamują zazwyczaj z temperaturą, więc być może trzeba by podkręcić trochę wyżej temperaturę, żeby trochę wyższa była. To się to robi przyciskiem. Tym potencjometrem ustawia się chyba tylko nadmuch powietrza. Mam 46, zaraz powinno urosnąć do zadanej temperatury. Oj, pojawił się dymek, więc topi cynę. Jest dobrze. Czyli można powiedzieć, że naprawa się udała. Chyba. Dobra, pokażę wam teraz, zmieniłem grot, ponieważ mam zamiar tym miernikiem mierzyć temperaturę, jaka jest na grocie, jaka jest ustawiona, żeby zobaczyć sobie różnicę od razu. Jeszcze przy okazji pokażę wam, jak szybko nagrzewa się grot do zadanej temperatury. Włączyłem, tam już też włączyłem butownicę. Widać 338, a jest to 350 coś nastawione cały czas. Mamy 10 sekund. No, można powiedzieć, że około 10 sekund, bo wiadomo, nie włączyłem tego idealnie w tym samym czasie, ale około 10 sekund na grocie. I teraz zmierzymy temperaturę. Widać, na mierniku zaczyna rosnąć. Niestety taka metoda nie jest idealna, bo ten styk grotu z tym miernikiem nie jest idealny i ona będzie tak dziwnie, raz będzie rosła szybciej, raz wolniej. Dlatego wziąłem też większy grot, bo na tamtym małym to w ogóle bym tego nie zmierzył. Były jakieś głupoty, jakaś pewnie 150 albo coś około 200 by maksymalnie pokazywało. Tu jest większy styk, więc pokażę więcej. Zaraz zobaczycie. Tutaj kilka razy będę musiał poprawić, bo no już tak się bawiłem kiedyś z inną stacją, z tą starą, to tam widać ją w tle. I rzeczywiście tak właśnie było, że... Ale fajne takie urządzenie, pomaga wyregulować przede wszystkim mniej więcej chociaż taką stację lutowniczą. To mnie trochę martwi, to ta stacja lutownicza nie ma jakiejś śruby regulacyjnej. Nie jest przewidziana w ogóle regulacja tej stacji. Takiej starej Zeoxina mam regulację. No tu niestety nie ma. Ale jak widzicie, 299, 300 przerzuciło. No nie wiem, można chyba przypuszczać, że tam jest, że mniej więcej nie jest tak jakoś strasznie, bo styk jest słaby, więc no ze 20 stopni pewnie jest mniej niż jest wyświetlane. Teraz zobaczymy sobie hotera. No
mamy ustawione na drugim, czyli drugi to jest hotter, jedynka to jest kolba. Zaraz to włączymy. I uwaga. Tak. Ustawiona jestem ponad 360 stopni. Zaraz zobaczymy. No ale gdzieś tak około 20 sekund, z tego co widzę, trzeba liczyć na nagrzanie się hotera do zadanej temperatury. Oczywiście jak go odkładamy, on nie stygnie do minimalnej wartości, tylko tam jest około 100 stopni, więc jeżeli go odłożymy na tą taką, na to miejsce przy stacji lutowniczej, pokażę wam później, to on szybciej się dużo nagrzeje, bo tutaj startuje od zera, od zimnego, od 20 kilku stopni do zadanej, a później to chłodzi się do 100 stopni. Dobra, jak widać, leci. Tutaj też dużo zależy od tego, jak włożymy tę sondę, czy tam przyłożymy do tego hotera. Będziecie widzieć, będzie rosło, malało, co do wody. A jak się odpowiednim kątem podstawi, to nawet urośnie wyżej niż jest zadane. Zaraz zobaczycie. Wyłączyła się oczywiście, jest zabezpieczenie przed, żeby za długo nie stała włączona. Znaczy miernik, żeby nie stał długo włączony. Rośnie, rośnie. Teraz akurat dobrze jakoś włożyłem i zaraz zobaczycie, jak ładnie. Hoterze, można powiedzieć, że jest tam mała różnica, pewnie raczej myślę, że w dół, ale jest podobnie niż jest zadana. Jestem nawet zadowolony. A jak widzicie, przebiło nawet ustawioną temperaturę. No i teraz chłodzimy hotera, mamy zamontowany ten z boku miejsce na odłożenie. Okazuje się off i on się teraz studzi. I to schodzi też ze 20-15 sekund na to, żeby on się wystudził. Oczywiście można to, on nie ma, to nie jest tak, że automatycznie są, jest maksymalny nadór powietrza na studzeniu, tylko jest taki, jaki zadamy wcześniej, więc można podkręcić teraz nadmuch i on szybciej się wystudzi kolba. Jak albo mówię, grzałka w hoterze. Ale można też tak poczekać. Oj, ustawiło się na slip i jak podniosę zaraz, zobaczcie. O, to jest 100 stopni. I ze 100 stopni od razu zaczyna się nagrzewać, więc na pewno będzie krócej niż od takich 20 stopni. Ja też podejrzewam, że około 10-15 sekund. Tego już nie mierzyłem, bo mi się nie chciało. Dla mnie najważniejsze, że ona działa, że to wszystko się grzeje tak jak powinno, że działa po prostu, tak? To jest dla mnie najważniejsze. No i okej, no to chyba właściwie w tym filmie na tyle. Widzieliście to i jak dla mnie trochę było tam może ryzyka, dalej trochę zabawy. Ale mam, jakby nie było, stację lutowniczą działającą za nieduże pieniądze z całym zestawem, więc co prawda bardzo długo szła, można powiedzieć, ale jest, przyszła i bardzo dobrze. No, ja jestem generalnie zadowolony, także dziękuję za uwagę i zapraszam do jakichś tam kolejnych moich filmów, które się pewnie niebawem pojawią. To na razie.